Przebiegli 10 km na Maślicach. Wystartowało prawie 1300 osób. Zlot miłośników motoryzacji. Zaczyna się sezon, odpalamy maszyny i ona działa. Finałowy mecz turnieju Wrocław Open. Polak po raz pierwszy w historii zagra w finale. Jest niedziela, 5 marca. Monika Suder. Zapraszam na główne wydanie informacji Echo 24. Kilkaset osób we Wrocławiu protestowało, niosąc na transparentach hasło przeciw agresji władzy. Manifestacja odbyła się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, który przypada 8 marca. Z organizatorami rozmawiała nasza reporterka Patrycja Nawrocka. Dzisiaj we Wrocławiu odbyła się manifestacja pod tytułem Manifa przeciwko przemocy władzy. Cała inicjatywa zaczęła się pod pręgierzem o godzinie 13, a zakończyła pod pomnikiem Bolesława Chrobrego. Ze mną są organizatorzy tego dzisiejszego wydarzenia, Karolina Zwierzyńska i Tomasz Machajski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Karolino, jakie są wasze główne postulaty? Tak naprawdę postulaty powtarzamy od lat te same. To, nad czym skupiamy się w tym roku, nie tylko my, ale wszystkie manifestacje w Polsce, wszystkie manify w Polsce, to przemoc władzy wobec obywatelek, obywateli. Jak rozumiecie tą przemoc? Przemoc rozumiemy na szerokim sposobie. To jest przemoc zarówno instytucjonalna, jak i w sferze symbolicznej. To jest też przemoc ekonomiczna oczywiście. Mówimy również o przemocy fizycznej, ale to jest temat, który jest dla wszystkich dość oczywisty. Natomiast właśnie tą przemoc instytucjonalną czy przemoc symboliczną często jest spychana na drugi plan. Nie mówi się o niej w kontekście Kościoła katolickiego, który jakby tutaj przoduje w wykorzystywaniu instrumentów przemocowych. Co oprócz tego? Na waszej stronie na Facebooku było napisane, że walczycie o liberalizację prawa aborcyjnego również. Tak, jak najbardziej. Chodzi o to, że aktualnie mówi się o tym, że mamy kompromis aborcyjny. To słowo jest bardzo niepoprawne, ponieważ nie ma czegoś takiego jak kompromis, kiedy mówimy o podstawowych prawach człowieka. To nie jest coś, nad czym można dyskutować. My po prostu chcemy mieć władzę nad własnymi ciałami. To nie jest problem. Teraz zapytam pana Tomasza, jak przebiegała sama manifestacja, kto przemawiał i na jaki temat? W tym roku było bardzo dużo uczestników, uczestniczek manifestacji. Było także bardzo wiele przemówień. Między innymi przemawiała przedstawicielka Federacji Anarchistycznej, przemawiała przedstawicielka Centrum Praw Kobiet, która opowiadała o sytuacji, w jakiej to centrum znalazło się w tej chwili. Przemawiała na przykład przedstawicielka samby ulicznej, która towarzyszyła nam przez całą manifestację, żeby pokazać, że samba jest nie tylko zespołem muzycznym, ale również stoi za tym pewne jakieś tam tło ideowe. Mieliśmy bardzo wiele przemów, większość z nich właśnie poruszała tematy związane mniej lub bardziej z tematem manify, który obraliśmy w tym roku. Myślę, że pełna lista to tak z głowy, to najważniejsze, te, które to wymieniłem, myślę, że są takich bardzo wyraźne punkty były w naszym programie. Można powiedzieć, że dzisiejsze wydarzenia to tak kolokwialnie rozgrzewka przed 8 marca, przed Międzynarodowym Strajkiem Kobiet. Czy utożsamiacie się również z tym wydarzeniem? Znaczy, działamy w współpracy z Międzynarodowym Strajkiem Kobiet, natomiast nie uważamy za rozgrzewkę, ponieważ manifa odbywa się już od wielu lat i ma bardzo szeroki zakres postulatów i treści. Strajk Kobiet jest ruchem, który powstał. Wspieramy go jak najbardziej. Działamy we współpracy z nimi. Natomiast Strajk Kobiet skoncentrowany jest na jednej sprawie. My jesteśmy na bardzo wielu sprawach, więc myślę, że nie jesteśmy rozgrzewką, jesteśmy odrębnym. Jesteśmy zbliżonym tematycznie ruchem, który istnieje i będzie istniał jeszcze przez wiele lat. Czy bronicie tylko praw kobiet, czy również praw mężczyzn? Dzisiejsza manifestacja jest przeciwko przemocy władzy. Do kogo była skierowana i kto na nią przyszedł właściwie? Czy przede wszystkim feminizm jest nie tyle broni praw kobiet czy mężczyzn, ale pewnej formy relacji między mężczyznami a kobietami. Tu nie chodzi o to, że jesteśmy za jednej stronie czy drugiej. Jesteśmy o tym, w jaki sposób kobiety i mężczyzny odnoszą się do siebie nawzajem. I uważam, że ta forma relacji jest szkodliwa zarówno dla jednej, jak i drugiej strony, stawiając obie strony w sytuacji, która jest moralnie trudna do zniesienia, czy to oprawcy, czy ofiary. I chcemy tę sytuację zmienić. Więc myślę, że pytanie o to, czy praw kobiet, praw mężczyzn,
mężczyzn, to nie jest do końca właściwe zadanie. My chcemy zmienić świat i chcemy zmienić relacje między kobietami i mężczyznami. I dzisiaj zmieniali świat moi dzisiejsi goście, Karolina Zwierzyńska i Tomasz Machajski, byli moimi Państwa gośćmi i rozmawialiśmy o manifestacji przeciwko przemocy władzy. W hali Orbita rozgrywany jest finałowy mecz turnieju tenisowego Wrocław Open, w którym Michał Przysiężny walczy z Austriakiem Jurgenem Melzerem. Rywalizację obserwuje nasz reporter Janusz Kołodziej. Januszu, czy masz dla nas dobre wieści? Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam dobre wieści, bowiem tuż przed chwilą, dosłownie przed chwilą rozpoczęła się rozgrzewka, a zatem nie można powiedzieć, że ktokolwiek wygrywa, ktokolwiek prowadzi, a wszystko za sprawą przedłużonego finału debla, gry podwójnej mężczyzn, który trwał bardzo długo, zakończył się niecodziennym rezultatem, bo kanadyjsko-białoruska para Szamazdin-Wasilewski wygrała z rosyjsko-ukraińskim duetem Elgin-Mołczanow 2-1 w setach, ale ten trzeci set to tak zwany duży tiebreak, normalnie rozgrywany do 10 punktów, trwał o wiele dłużej, bowiem kanadyjsko-białoruska para wygrała 21-19. Także to zwiastuje, jakie emocje nas czekają tutaj w grze pojedynczej. Obserwujemy teraz rozgrzewkę na pierwszym planie w tym zielono-żółtym kostiumie, w tej koszulce i zielonych spodenkach w czapce na głowie. To reprezentant Austrii, Jurgen Melzer, 80 kg. Jest aktualnie na 203. miejscu na liście rankingowej w ATP, zarobił ponad 10 milionów na kortach. To zawodnik ongiś, pierwszej dziesiątki rankingu światowego, później kontuzje, taka kariera została na pewien moment przerwana, ale wygląda na to, że Austriak jest na najlepszej drodze powrotu na tenisowe szczyty. A w głębi nasz bohater Michał Przysiężny. Więcej informacji już za kilkanaście minut w naszym Sport Echo 24. A my trzymamy kciuki za naszego polskiego zawodnika. Dziękujemy za relację. Z hali Orbita mówił dla Państwa Janusz Kołodziej. A my pozostajemy w sportowych tematach. W sobotę przy przepięknej wiosennej pogodzie na kompleksie Stadionu Olimpijskiego miał miejsce bieg dla hospicjów, w którym uczestniczyło 800 zawodników. W niedzielę natomiast wrocławscy biegacze ścigali się w ramach dziesiątki WroActive. Na miejscu był nasz reporter Joachim Tomczyk. Punktualnie o godzinie 12 zawodnicy wystartowali ze esplanady Stadionu Wrocław. Organizatorem czwartej już edycji biegu jest Fundacja WroActive. Czwarta dziesiątka WroActive jest to bieg, który powstał we Wrocławiu jako jedyny atestowany bieg na dystansie 10 km. Czyli to jest taki bieg, gdzie zawodnicy mogą sprawdzić swój wynik i porównać go z innymi. Mamy w tej chwili, wystartowało prawie 1300 osób. Część to są osoby, które startują u nas już czwarty raz. Trasa o dystansie 10 km prowadziła przez Aleję Śląską i ulicę Królewiecką. Bieg zakończył się również na terenie stadionu. Trasa jest bardzo prosta, mało utrudnień dla mieszkańców. Trasa przebiega Aleją Śląską, częścią Królewieckiej. Zamykają ją na niecałe 3 godziny. W związku z tym też trasa jest szybka. To są 4 proste odcinki i dlatego między innymi na tej trasie można pokonać swoją życiówkę czy zrobić sobie życiówkę. Mężczyźni sklasyfikowani byli w 7, kobiety w 6, a dzieci w 5 kategoriach wiekowych. Dodatkowa klasyfikacja przeznaczona została także dla pracowników naukowych uczelni oraz najlepszego wrocławianina i wrocławianki. Jestem mieszkańcem Wrocławia od 10 lat, reprezentuję Wojskowy Zespół Sportowy Wrocławia, więc jako wrocławianin musiałem tutaj wystartować. Zawsze się cieszę, że jeżeli mogę wziąć udział w tej imprezie, bo nie zawsze jest ku temu okazja. Bieg oceniam bardzo pozytywnie. Dzisiaj naprawdę pogoda, jak i trasa były super. Kibice dopingowali na trasie. Trasa była szybka, nie wiało, tak jak zazwyczaj we wcześniejszych edycjach. Także nic tylko biegać i bić rekordy życiowe. Trasa, wszyscy mówią płaska, niewymagająca, ale wiatr robi swoje i ostatni podbieg do stadionu również. Także trasa, powiedziałbym, średnia. Nie należy do najłatwiejszych ze względu na warunki pogodowe.
Zawodnicy na mecie byli zmęczeni, ale jednocześnie dumni z osiągniętych wyników. Komentator wymienił czas 29-29, więc jeżeli to zostanie potwierdzone, to będzie naprawdę bardzo dobry czas, którego już dawno de facto nie osiągnąłem. 36-22. W trakcie imprezy można było bezpłatnie skorzystać z badania w kierunku profilaktyki nowotworów. Zasadę lepiej zapobiegać niż leczyć promowała Fundacja ROSA w ramach ogólnopolskiej kampanii Rakoobrona. Dzisiaj można było wykonać badanie dermatoskopowe z użyciem specjalistycznego sprzętu zwanego dermatoskopem, które polega na tym, że oglądamy każdy z nami na skórze, szukając jakichś niepokojących cech. Jeśli takie cechy znajdujemy, sugerujemy wycięcie znamiona. Natomiast jesteśmy tutaj, bo jest to duży bieg. Generalnie staramy się dotrzeć do jak największej liczby osób. Badanie przeprowadzone było w prosty i sprawny sposób, a może uratować życie. Normalnie jesteśmy na tyle zabiegani, że nie ma czasu na pomyślenie o tym, żeby coś ewentualnie zbadać. Tutaj była taka możliwość, dlatego skorzystałam. Warto sprawdzać. Już byliśmy z tym u dermatologa, ale przy okazji jeszcze chciałam sprawdzić. To naprawdę może zagrażać zdrowiu i życiu, więc myślę, że ta inicjatywa jest naprawdę świetna. No sprawdziłem się, bo właśnie mam dużo znamion, tak jak już mówiłem, i powinienem częściej chodzić do dermatologa. Na wszystkich uczestników czekały puchary, medale i ta jedyna, najcenniejsza – satysfakcja. Wczoraj bieg dla hospicjum, dzisiaj dziesiątka w Reactive. Mimo małego odstępu czasowego, chętnych do biegania było bardzo dużo. A to oznacza tylko jedno – wrocławianie dbają o zdrowie i kondycję. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk. Wszystko jest liczbą. Cytat z Pitagorasa jest tytułem nowej wystawy, którą można zwiedzać w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. Tym razem dr Maciej Kluza, autor wystawy, w inspirujący i angażujący zmysły sposób dowodzi obecności matematyki w codziennym życiu oraz wyjaśnia wiele reguł panujących w otaczającym nas świecie. Z trudnymi obliczeniami czy też ze skomplikowanymi wzorami, z tym zazwyczaj każdemu z nas kojarzy się matematyka. Wystawa Wszystko jest liczbą ma przekonać, że matematyka może bawić i znajduje szereg praktycznych zastosowań. Matematykę możemy znaleźć wszędzie w otaczającym nas świecie, stąd tytuł wystawy. Wszystko jest liczbą, wszystko jest matematyką. Matematyka ma na przykład wiele związków ze sztuką. Malarstwo wykorzystuje zasady perspektywy, które są czystą matematyką. Grając jakikolwiek utwór muzyczny, jeżeli zapisujemy utwór przy pomocy nut, też wykorzystujemy matematykę, dlatego że to matematyka dała podstawy do tego, żeby stworzyć skale muzyczne. Dzięki cyfryzacji możemy wykonać przelew bankowy, zrobić zakupy w sklepie, przeglądać wirtualne zasoby biblioteczne, czy też obejrzeć film. Wszystko to opiera się na zapisie wszystkich informacji w systemie dwójkowym i o tym też można się na wystawie dowiedzieć. Wystawa odpowiada programowi nauczania matematyki. Jest zatem wspaniałym uzupełnieniem lekcji realizowanych w szkołach. Jest to możliwość poznania matematyki z innej strony. Nie tylko właśnie, jak tutaj mówił już pan doktor na wstępie, że są to tylko wzory, liczby i monotonne i mozolne liczenie, ale również można poznać namacalnie, praktycznie zobaczyć, że matematyka jest inna i matematyka otacza nas wokół. Zwiedzanie wystawy pozwala na przyswajanie cennej wiedzy przez wykorzystanie specjalnych przyrządów i urządzeń, a także gier, układanek, puzli czy kwadratów magicznych. Wśród nich znajdują się zarówno te bardziej poważne, jak na przykład urządzenie, które pozwala ręcznie zakodować litery w systemie ASCII, używanym w komputerach, ale najwięcej czasu widzowie zazwyczaj spędzają przy tych eksponatach, które są dla nich wyzwaniem. Przy rozmaitych układankach, zagadkach logicznych, gdzie trzeba wysilić swój mózg i spróbować znaleźć rozwiązanie problemu. Wystawę można zwiedzać bezpłatnie do 26 kwietnia bieżącego roku w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24. Trwają rozgrywki siatkarskiej ligi Wolley Wrospartan, w której 6 amatorskich drużyn walczy o tytuł mistrza Wrocławia. W najciekawszym meczu 5. kolejki lider mierzył się z 3. drużyną w tabeli. W 5. kolejce siatkarskiej ligi Wolley Wro najciekawiej zapowiadał się mecz lidera zespołu Korki z Elektronem Wrocław. 3. drużyna tabeli zwyciężyła 2-1 i dopisała na swoje konto 2 punkty. Naszą największą siłą w dzisiejszym meczu był zespół. Na początku zepsuliśmy przyjęcie, straciliśmy 7 punktów, tak? A potem cały czas ta przewaga się utrzymywała i tak zostało do końca meczu. U nas się trochę dzieje w zespole od zeszłego roku. Generalnie przechodzimy zmiany i się docieramy w tym momencie. To jest dopiero taki przejściowy moment i myślę, że jeszcze za jakiś czas będziemy pokazywać lepszą siatkówkę niż w tym momencie. Zawodnikom Korków zabrakło koncentracji po gładkiej wygranej w pierwszym secie 25-19. Za łatwo wygrane, rzeczywiście za łatwo, ale z drugiej strony uważamy, że całkiem to się przyda, bo
już było takie trochę duże ciśnienie, upuściliśmy troszkę ciśnienia, liga się trochę bardziej atrakcyjnie jest, trochę bardziej będzie ciekawie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że 10 meczów pod rząd na pewno nie wygramy i zdaje nam się, że to w tym momencie trochę presji będzie teraz jeszcze na Elektronach, jak dojdzie do play-off, że to oni będą musieli coś udowodnić, że są na pewno od nas lepsi. Pozostałe mecze zakończyły się wynikami 2-0. Zenit pokonał Invictusa Wrocław, a JJ International zwyciężył z Fatamorganą. Układ na czele tabeli się nie zmienił i po pierwszej rundzie nadal prowadzi zespół Korków, choć Elektrony i JJ International depczą im po piętach. Spodziewamy się, że te trzy pierwsze drużyny stopu, czyli JJ, my i Elektrony, spotkamy się gdzieś tam w tych i w playoffach, i później już w finałach i będziemy walczyć o te najwyższe pozycje. Gdy panowie będą odpoczywać przed rundą rewanżową, do rywalizacji przystąpią panie, które zagrają w turnieju zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet. 11 marca Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan organizuje turniej skierowany tylko i wyłącznie do kobiet w związku z ich świętem, które wiadomo przypada na początku marca. No, celujemy w 6 zespołów, dlatego że jest to turniej jednodniowy i ogranicza nas najzwyczajniej w świecie czas. Po turnieju dla pań do rywalizacji w lidze powrócą panowie. 19 marca startuje runda rewanżowa, w której 6 zespołów powalczy o 4 miejsca w fazie play-off. Faworytem pozostaje zespół Korków, ale jak pokazały dzisiejsze mecze, w lidze Wrowolej nikogo nie można skreślać. Dla Echo 24 Łukasz Śliwa. A teraz przenosimy się do świata motoryzacji zabytkowej. Oldtimer Bazar, czyli spotkanie miłośników starych samochodów i motocykli, to okazja do kupna, sprzedaży albo po prostu podziwiania klasycznych pojazdów. Więcej o nietypowych środkach lokomocji, które dziś można było podziwiać na ulicach Wrocławia, w materiale Marty Laburdy. Harley'e, Mercedesy, Cadillaki, Mustangi i masa miłośników motoryzacji. Oldtimer Bazar to giełda, na której można kupić, sprzedać, zamienić albo tylko popatrzeć na zabytkowe pojazdy. To jest spotkanie fanów, wszystkich fanów starej motoryzacji, zaczynając od jednośladowej, poprzez wszelkiego rodzaju trajki, a zakończywszy na samochodach. Jest to początek sezonu, w związku z tym każdy wsiada na to, co ma i przyjeżdża. Początek sezonu, a więc pasjonaci i kolekcjonerzy zabytkowej motoryzacji wsiadają na to, co mają i przyjeżdżają pochwalić się swoimi pojazdami. To jest taki klasyk w zasadzie już, no to po prostu taki sentyment jest do takich starszych motocykli, no. Jeżdżę od dzieciństwa. Ten Ford Mustang właśnie skończył 50 lat. Do Polski trafił z Kanady, a od roku należy do pana Michała z Wrocławia. No troszeczkę trzeba być z nim delikatnym, ale nie aż tak bardzo. Zawieszenie, no wiadomo, to nie jest współczesny samochód, trochę skrzypi. Silnik 289, czyli na nasze 4,7 litra. W kabrioleciku, akurat na ładną pogodę teraz. A tu coś, co każdy Polak zna chyba najlepiej. Fiat 126P, potocznie zwany Maluchem. Z panem Tadeuszem spędził już przeszło 40 lat, a razem zjeździł Europę. To samochód mój pierwszy i on u mnie ma dożywocie. Jeśli chodzi o Malucha takiego, jaki on jest i w tej formie, to uważam, że jest to jedyny i najwspanialszy samochód. Dmuchają, chuchają i dbają jak tylko mogą, bo mimo, że te pojazdy mają już swoje lata, to oczko w głowie swoich właścicieli. Takiej opieki pozazdrościłby nie jeden samochód albo motor. Pastą K2 czyszczę lakier zimą, jak już jest ten postój. Pełny zbiornik paliwa, a instalacja paliwowa przedmuchana. Samochód trzeba odrobinę podnieść, żeby opony odpoczęły i odłączyć bezwzględnie akumulator, żeby akumulator nie był przypięty do sieci. Jeżeli te trzy podstawowe warunki są spełnione, nie ma sprawy. Zaczyna się sezon, odpalamy maszynę i ona działa. A potem już tylko jeździć i się nim chwalić. Jak to mówią, z kobietami jak z winem, a wina jak samochody i motocykle. Im starsze, tym lepsze. Bo mijając takie klasyki, ciężko nie zawiesić na nich dłużej oka. Szkoda tylko, że pojazdy najpierw się psują, a potem muszą swoje odczekać, zanim zaczną być zabytkowe i podziwiane. Dla Echo 24 Marta Laburda. To wszystko w tych informacjach Echo 24. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.